sobotę na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji miało miejsce lekkoatletyczne Grand Prix Sieradza. Deszczowa i chłodna pogoda nie wystraszyły uczestników zawodów, wśród których dominowali młodzi adepci Królowej Sportu. W programie imprezy dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych znalazły się biegi na 60 i 400 metrów, na 60 metrów przez płotki, skok w dal i rzut piłeczką palantową. Dla kategorii Open przewidziano biegi na 100 i 400 metrów. Organizatorem imprezy był LKS Mosir Sieradz, którego prezesem jest nasz sieradzki olimpijczyk Artur Kozłowski. Arturze, obawiałeś się, że pogoda całkowicie popsuje plany, ale atmosfera jest fajna. Kilku fajnych zawodników w dniu dzisiejszym przyjechało. Przede wszystkim dzieci się świetnie bawią i mają z kogo czerpać wzorce. No i super promocja lekkiej atletyki. Dziękuję bardzo. Te zawody były faktycznie tworzone z myślą o dzieciakach i o tym, żeby wdrażać je tutaj w lekką atletykę, pokazywać im piękno tak naprawdę sportu i takiej zdrowej rywalizacji, i to nam się udaje. Dzisiaj faktycznie pogoda może troszkę popsuła plany takie, powiedzmy, rekreacyjne, ale myślę, że frekwencja jest fajna i cieszymy się, że tutaj ci najmłodsi zawodnicy poprzyjeżdżali. Bardzo się cieszymy, że również ci starsi dopisali, tak jak właśnie Andrzej Kuchno, medalista mistrzostw Polski, szczególnie złoty medalista w roku olimpijskim, z bardzo niewielką różnicą do minimum olimpijskiego, także na pewno klasowi zawodnicy, nasza sztafeta 4x200 metrów, złoci medaliści. Bardzo się cieszymy, że mamy takich zawodników tu na stadionie. Właśnie o tym chciałem porozmawiać, bo LKS Mosir Sieradz ma aktualnych mistrzów Polski w sztafecie 4x200 metrów seniorów mężczyzn. I o tym praktycznie biorąc Sieradzu nikt nie wie. Tak, mamy medalistów, zresztą praktycznie nasz klub, odkąd ja pamiętam, to co roku miał medalistów mistrzostw Polski. W tym roku również mamy tych medalistów, w tym roku złotych tak naprawdę, więc to najwyższe podium osiągnęli, z czego bardzo się cieszymy. Widać, to tylko pokazuje, że nasz klub po prostu bardzo dobrze działa i mamy tutaj zarówno najmłodszych, mamy tych średnich, gdzieś tam wychowanków. Cieszymy się, że oni rosną, dorastają i później osiągają medale właśnie w wieku seniorskim. Ostatnie pytanie, z tego co widzę, atmosfera jest wspaniała, konkurencje trwają w tej chwili, deszcz na szczęście nie pada, tutaj nie ma przegranych, tu jest świetna atmosfera, promocja sportu i każdy coś z tych zawodów na pamiątkę ze sobą zabierze. Dokładnie tak. My jak zaczynaliśmy, obmyślaliśmy formułę w ogóle, to wiedzieliśmy, że to ma być zabawa i te dzieciaki mają przyjść tutaj się bawić. Są tutaj pomiary, są czasy, ale to tak naprawdę jest forma zabawy i liczy się tylko ukończenie, liczy się tylko wzięcie udziału w zawodach i tego się cieszymy, to promujemy i dlatego każdy zawodnik, który dzisiaj wystartuje, otrzyma medal za zawody. Także tak jak mówię, gdzieś to jest w formie takiej promocji, rekreacji i to właśnie przyświeca nam tutaj, żeby to się nakręcało. W biegu na 100 metrów udział wzięli zawodnicy LKS Mosir i jednocześnie złoci medaliści Mistrzostw Polski w sztafecie 4x200 metrów. Jarosław Gołąb, Szymon Grzegorzewski, Jakub Pędziwiatr i Patryk Pawłowski. Obserwuję Was tutaj dzisiaj cały dzień. Wiem już, że biegacie dłuższy czas w tym samym składzie. Kiedy zdobyliście tytuł i w jakiej okoliczności? Tak, pierwszy tytuł zdobyliśmy w 2020 roku, to było w Łodzi, na Mistrzostwach Polski Sztafet i Wielobojów. To był srebrny medal, a rok później, czyli rok temu, w tym roku, w 2021, także w Łodzi zdobyliśmy złoty medal na tej samej imprezie. Mistrzostwa Polski Sztafet i Wielobojów. Wiem, że jesteście studentami, jak można pogodzić czas, nauka, tym bardziej takie czasy, dosyć trudne, pandemia. No i co, sport, na pewno dużo godzin temu poświęcacie w tygodniu. No i finał taki, jaki jest, Mistrzowie Polski. Tak, ale myślę, że uczelnie oraz nasz klub starają się, aby znaleźć jednak dla nas czas i pomóc nam w dalszym rozwoju, a przez to wynikiem tego są takie osiągnięcia, jakie aktualnie mamy, więc Mistrzostwo Polski. Dzisiaj biegliście na 100 metrów, niestety warunki były niezbyt sprzyjające. Widać, że koniec sezonu, ale petarda w nodze jest. Potraktowaliście to w sumie jak bardzo dobrą, fajną zabawę. Pewnie, że tak. Nie ma co się stresować, nie ma co się spinać. Jest wrzesień, jesteśmy po sezonie. Skończyliśmy przygotowanie najważniejszych imprez docelowych. I teraz co? Trzeba się bawić, pokazać, zachęcać dzieci do wstąpienia do LKS-u Mosir Sieradz. No i co mogę więcej powiedzieć? Tak, o to w tym wszystkim chodzi, zabawa. Właśnie, Kuba, dzieci podglądają Was, traktują Was jak poważnych mistrzów Polski. Andrzeja również, czerpać chcieliby wzory z Was. Mnie zauroczyła dziewczynka, która w biegu przez przeszkody przewróciła się, pozbierała się, obtarła kolano i dobiegła do końca, tak? Była ostatnia, ale uśmiechnięta, cieszyła się, że miała możliwość z
skończyć. I o to chyba w tej zabawie chodzi. Tak, no i jak najbardziej. Myślę, że młodzi zawodnicy mają w sobie też trochę woli walki. No i przez to, że mogą nas obserwować i na zawodach na żywo, i w telewizji, to jakby czerpą od nas wzorce i widać to, że my jakby pokazujemy im, że wola walki jest najważniejsza w sporcie i ciężka praca, i oni do tego też dążą, żeby też trochę nas naśladować. Patryk, tak zdradźcie wasze plany teraz na jesień, na zimę, na wiosnę. Jakie macie takie docelowe zamiary w przyszłym roku? Co chcecie osiągnąć? Ja nie wiem, czy tak mogę za całą sztafetę nasze plany zdradzać, bo to są tajne przez poufne dane, ale myślę, że podzielimy się częścią, co? Tak. To tak, skoro 2 lata z rzędu już udało nam się zdobyć medale, najpierw srebrny, potem złoty, to teraz może brązowy do kolekcji, ewentualnie powielimy sukces tego roku, czyli złoty. Ja jestem za tą drugą opcją, za złotym medalem, tego wam życzę. Przede wszystkim w tych czasach zdrowia. No i tego, żebyście znaleźli jak najwięcej czasu na to, co lubicie i kochacie robić. Ale tak, żeby być sprawiedliwym do końca, to przedstawcie wszystkich waszych kolegów, których tu z nami nie ma. Dwójka to jest tak, Jarosław Gołąb, on zawsze biega na pierwszej zmianie, ma najlepszy start z całej drużyny. Szymon Grzegorzewski. Petarda w nodze. Szymon Grzegorzewski to jest nasz jeden z najlepszych, tak, dokładnie, nauku, jeden z naszych też najlepszych zawodników. No i my kończymy. My kończymy, ale też trzeba wspomnieć o Dawidzie Krupińskim, który jest u nas rezerwowym. No i w przypadku, kiedy ktoś z nas jest źle się czuje albo ma kontuzję, no to on jest gotowy zawsze wejść na naszą zmianę, no i powiedz to samo praktycznie, co my. Jeszcze Miłosz Jarząb też dojdzie do naszego składu. On zrobił transfer z Wrocławia, z LKS-u do naszego LKS-u Moskwy Sieradz. Także też będzie nas 6, 2 rezerwowych, 4 w drużynie. Zobaczymy, może być tak, że ktoś z nas wygryzie z tej naszej docelowej czwórki. Zobaczymy. W sobotnich zawodach startował również pochodzący z okolicy Wieruszowa Andrzej Kuch. Tegoroczny złoty medalista Mistrzostw Polski Seniorów w Poznaniu w skoku w dal. Lekkoatleta ma na swoim koncie wiele sukcesów. Andrzej, bardzo się cieszę, że mogę się dzisiaj osobiście spotkać. Skok w dal to jest taka konkurencja, którą darzę olbrzymią sympatią. Lubię to oglądać. Jesteś aktualnym mistrzem Polski. 8.05 to w Polsce, patrząc na wyniki sportowe na przestrzeni lat, bardzo rzadki przypadek. Po 8 metrach dalej to już jest tylko jeden wielki czad. Dokładnie. Wreszcie pierwszy raz. Pierwszy raz skoczyłem się metod, ale też po części spełniłem swoje jedno z marzeń. I jeszcze 8 metrów na Mistrzostwach Polski. Ten dzień będę tak naprawdę wspominał do końca życia, bo no to było coś pięknego. Dzisiaj przebiegłeś 100 metrów po raz pierwszy od 10 lat. Jak się czułeś na tej bieżni? Czuję się tu bardzo dobrze. Stadion naprawdę jest dobrze zrobiony, przemyślany. Bieżnia jest naprawdę bardzo dobra. Szkoda, że to koniec sezonu i start raczej jest taki w ramach przyjemności posezonowej, ale mam nadzieję, że zawitam tu następnym razem podczas jakiegoś meetingu i będę skakał dalej. Artur Kozłowski, nasz olimpijczyk, którego bardzo szanujemy jako mieszkańcy Sieradza za to, co zrobił. Przede wszystkim za to, kim jest. Organizuje te zawody już po raz kolejny. Co sądzisz o tego typu zawodach? Jestem takiego zdania, że takich zawodów powinno być jak najwięcej. Jeśli nie zbudujemy struktur tak naprawdę od podstaw, jeśli nie zachęcimy tej młodzieży na początku tej przygody ogólnie ze sportem, no to potem nie możemy też oczekiwać jakichś mistrzów olimpijskich. Jak najwięcej takich inicjatyw. Fajnie, że to prowadzą ludzie, którzy też byli zawodnikami, ale też trenerzy. Fajnie, że takie osoby jak ja mogą też tu przyjechać. Nie przyjeżdżamy tu na poklasku, przyjeżdżamy też, żeby fajnie też spędzić czas, aktywnie, oczywiście promować. Myślę, że powinno być o wiele więcej takich imprez. Trzymam kciuki za ciebie, Andrzeju. Myślę, że Polski Związek Lekkiej Atletyki za chwilę mocno zapuka do drzwi, że te wyniki będą przede wszystkim jeszcze lepsze. Ja też sobie tego życzę, żeby przede wszystkim przyszły sezon był, żeby to było już nie na wariackich papierach, żeby nie było takiej sytuacji, że zawodnik amator osiąga wynik zawodowy. Raczej chciałbym być zawodowcem i osiągać wyniki zawodowe. Mam taką nadzieję, że to się wszystko uda. Na pewno wtedy spełnię kolejne swoje marzenie. Lekkoatletyczne Grand Prix Sieradza odbyło się po raz czwarty. W 3 poprzednich edycjach łącznie udział wzięło ponad 200 zawodników. Startuje w nich wiele młodych lekkoatletów. Statusem dzisiaj jesteś na tych zawodach, pogoda nie dopisuje, ale pięknie biegłaś w biegu przez płotki.
mała kontuzja, wypadek, ale było super. Dobiegłaś do końca. Cieszy się, że tutaj możesz z rodzicami ci startować? Tak. Co ci się najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobało bieg na 60 metrów i skok w dal. Właśnie teraz widzę, że się rozgrzewasz, przygotowujesz się do kolejnej konkurencji. Tatuś tu ci udziela ostatnich wskazówek. Próbujecie wspólnie wymierzyć krok. Będzie dobrze. Tak. Na jaki dzisiaj wynik liczysz? Skakałaś kiedyś w dal już? Nie. To jest pierwszy raz? No, to pierwszy raz, to życzymy ci jak najlepszego wyniku. Tata dumny, widzę, że wspiera z mamą Blankę mocno. Duże wrażenie robią tego typu zawody. Mistrzowie Polski obok dzieci, które mogą czerpać wzorce. Świetny sposób na promocję lekkiej atletyki i w ogóle sportu. Ja się bardzo cieszę z inicjatywy w ogóle, bo jak widzimy, pogoda pod psem, naprawdę, ale dzięki tutaj inicjatorom tego wszystkiego, organizatorom oraz rodzicom, naprawdę wszyscy dopisali. Zarówno małe dzieci, zawodowcy, amatorzy, nawet tak jak my. Pierwszy raz przyszliśmy sobie bez żadnego treningu, można było sobie uczestniczyć w tak fajnej imprezie i naprawdę to zaszczepia ducha sportu. Nasz olimpijczyk Artur Kozłowski tym bardziej się cieszy, że zdarzyły się dzisiaj dwa pokolenia, mistrzowie aktualni. Na przykład Polski w skoku w dal, mistrzowie Polski w sztafetach 4x200 metrów mężczyzn, seniorach. I oni sami mówią o tym, że są dumni, że bardzo się cieszą z takimi dziećmi, mogą startować i promować sport. Tak, a z drugiej strony te dzieci patrzą teraz na tych mistrzów i mają skąd brać wzorce. Naprawdę to jest bardzo fajna impreza, gdzie ci młodzi mogą czerpać te wzorce od tych starszych i mistrzów Polski. Dla dzieci i młodzieży to świetna okazja do aktywności i spędzania wolnego czasu. Młodzi biegacze pokazali też charakter. Pomimo trudności oraz upadków nie poddawali się i biegli do samej linii mety.